W sali kameralnej Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyło się spotkanie z posłem Tomaszem Szymańskim w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Na spotkaniu pojawili się działacze, osoby funkcyjne, a także zwykli działkowcy zainteresowani obecnym stanem prawnym. Dyskusja była bardzo burzliwa, ponieważ sytuacja dotyczy dużej rzeszy mieszkańców. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z konstytucją niemal połowy zapisów ustawy, ponad milion działkowców w Polsce pozostaje w sytuacji, która na chwilę obecną tworzy próżnię prawną. Sejm ma 18 miesięcy na dostosowanie aktu prawnego do zmian narzuconych przez Trybunał. Jeśli nie uda się wypracować nowego aktu prawnego, wtedy działkowcy stracą swoje działki na rzecz pierwotnych właścicieli gruntu. Prawie połowa przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodna z konstytucją, co jest równoznaczne z tym, że po 18 miesiącach 24 przepisy stracą moc prawną. Zdaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego niezgodne z konstytucją są zapisy o podziale gruntów czy zwolnieniu od podatków. Poza tym niezgodne z ustawą zasadniczą są pozycja Polskiego Związku Działkowców, czyli monopol PZD w kwestii zrzeszania się działkowców oraz artykuły mówiące, że likwidacja działki, czy też odebranie jej działkowcy wymaga zgody PZD. Spotkanie z posłem miało na celu zapoznanie się z oczekiwaniami tej grupy społecznej co do zmian, jakie mają być wypracowane w nowej ustawie. Jest to jedno z pierwszych tego typu spotkań w kraju. Nie ma ono jeszcze roli konsultacyjnej, lecz jego celem jest przybliżenie problematyki działkowcom, a także zapoznanie się z ich opiniami. Zapoznaliśmy się ze zdaniem posła, a także osób, które na co dzień uczestniczą w życiu ogrodów działkowych. Zapraszamy również do pełnej relacji z całego spotkania. Poseł Tomasz Szymański, inicjator dzisiejszego spotkania. Tak, dobry wieczór Państwu. Jesteśmy właśnie po spotkaniu, które odbyło się w Centrum Kultury Teatr, na które to zaprosiłem grudziąckich działkowców, użytkowników działek, sympatyków ogrodów działkowych, którzy zostali poinformowani przeze mnie na temat aktualnej sytuacji, czyli to, co się wydarzyło 11 lipca w Trybunale Konstytucyjnym, który orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą 24 artykułów zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Poinformowałem, jakie są aktualne, co się aktualnie dzieje w Sejmie teraz pod kątem przygotowywania projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dzisiejsze spotkanie miało na celu tak naprawdę wsłuchanie się w głos użytkowników, działkowców, no bo nikt nie jest mądry wiedzą nabytą, tylko wiedzą ludzi, którzy faktycznie od kilkudziesięciu lat użytkują ogrody działkowe i sami wiedzą, co powinno być dla nich najlepsze, w jaki sposób powinna ta ustawa powstać i co w niej się powinno znaleźć. Także to jest pierwsze spotkanie z cyklu, może jeszcze nie konsultacji, ale wsłuchiwanie się w głos działkowców na temat wytycznych właśnie Trybunału Konstytucyjnego, który no jednoznacznie orzekł, że monopol PZD, czyli ta struktura istniejąca od 30 lat, nieprzerwanie powinna zostać zniesiona, znaczy zniósł ją tak naprawdę w dniu ukazania się w Dzienniku Ustaw. Ostatecznie przestanie funkcjonować monopol PZD. Na tą chwilę jest tak, że każdy, kto chce nabyć działkę, musi stać się członkiem PZD, nie ma alternatywy. Na szczęście alternatywą będzie formowanie stowarzyszeń działkowców. Każdy będzie mógł się swobodnie zapisać do konkretnego stowarzyszenia. Te stowarzyszenia będą przygotowały statuty, czyli będą sami decydować, co jest dla nich najlepsze w danym ogrodzie działkowym. Dyskusja żywa, no bo i czas bardzo niedługi na nowelizację ustawy, tylko 18 miesięcy, a biorąc tutaj pod uwagę, jak prace toczą się w Sejmie, prawda, można powiedzieć, że może nie uda się zdążyć. Znaczy nie może się nie udać zdążyć, ponieważ nie może... Sytuacja w tym momencie byłaby dosyć trudna. Tak, ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekł, jeżeli nie zostanie przygotowany w ciągu 18 miesięcy nowy projekt ustawy, w tym momencie grunty, na których są zlokalizowane rodzinne ogrody działkowe, trafiają z powrotem do właścicieli, czyli do samorządów, bądź też do Skarbu Państwa. Takiej sytuacji chcemy uniknąć, ponieważ chcemy już zadbać na tym etapie o interesy działkowców, bo to jest interes nadrzędny. Tutaj nie ma nic ważniejszego niż utrzymanie działek u działkowców w ich użytkowaniu. Dlatego z całą pewnością mogę powiedzieć w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, że my nie tylko zdążymy w terminie 18 miesięcy, ale z całą pewnością przygotujemy szybciej ten projekt ustawy i będziemy, mam nadzieję, procedować go szybko w Sejmie, żeby po prostu już działać nowe, zgodne z konstytucją prawo. Jeszcze nie ma co prawda uzasadnienia pisemnego, czyli w sumie nie wiadomo dokładnie, dlaczego zakwestionował te przepisy, ale wydaje się, że ze względu na monopol, żeby zbić ten monopol, prawda? Oczywiście tak. Tak jak powiedziałem, na 50 artykułów ustawy 24 zostały podważone. Warto przypomnieć, że wnioskodawcą tej ustawy do Trybunału był były prezes Sądu Najwyższego i on pierwotnie napisał o kilku artykułach, które są niezgodne z ustawą zasadniczą, a sam Trybunał Konstytucyjny
Konstytucyjny orzekł, zwiększył zasobność tych artykułów do 24. Tak, faktycznie głównie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że absolutnie niemożliwa do przyjęcia jest monopolistyczna struktura PZD, mająca wyłączność na pozyskiwanie gruntów, na dzielenie według własnego uznania i władztwa terenów, które zostały przekazane na rodzinne ogrody działkowe przez samorządy bądź Skarb Państwa. Pan sam jest działkowcem, czynnie uczestniczy w życiu tych struktur. Jak to u Państwa wygląda na działkach? Znaczy, nie jestem działkowcem w myśl ustawy o RODzie, ponieważ nie jestem właścicielem działki, ale jestem użytkownikiem z punktu widzenia w rodzinie. Mój tato, moi rodzice są użytkownikami działki. Ja praktycznie wychowałem się na działce. O ile pamiętam, już jako kilkuletnie dziecko odpoczywaliśmy, spaliśmy na działce, korzystaliśmy z dobrodziejstwa i uroków Altan. Aktualnie mój syn właśnie powrócił z tak zwanego wypoczynku na rodzinnych ogrodach działkowych, także całkowicie doskonale rozumiem obawy działkowców, ale też no, nie ma co ukrywać, musimy się rozwijać. Nie możemy istnieć w strukturze prawno-organizacyjnej, tak zwanej powiedzmy betonowej, która ma swoją historię z 30 lat. No, niestety działkowcy, działacze na samej górze Polskiego Związku Działkowców, no to są osoby, które chyba już naprawdę powinny przejść na zasłużoną emeryturę i powinni takimi działkami kierować osoby młode, kreatywne, które wiedzą, czemu tak naprawdę te ogrody powinny służyć. Pamiętam, jako dziecko były uprawy: marchewka, pietruszka, pomidor, seler, groszek, ziemniaki. No teraz już nie, teraz już jest trawa, grill i parę krzaczków. Zmieniamy się. My się zmieniamy, czasy się zmieniają, więc i ludzie się powinni zmienić dla dobra rozwoju ogródków działkowych. Czy spotkanie rozwiało, może nasiliło jakieś wątpliwości? W stosunku do czego? Odnośnie no, zmian, jakie czekają Polski Związek Ogrodów Działkowych. Znaczy, ja wątpliwości to nie mam, bo one, te zmiany muszą nastąpić i musi ustawa powstać jakaś, bo ogrodnictwo działkowe jako takie powinno funkcjonować i będzie funkcjonować. Także nie można zakładać, że zostaną zlikwidowane. Tylko, że zmiany są dla działkowców niekorzystne, ponieważ działkowcy dotychczas korzystali z określonych praw i przywilejów, między innymi ze zwolnienia z podatków, zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntu, od nieruchomości altan, mogli swoje działki przekazywać osobom bliskim, a więc po prostu w momencie uchylenia tej ustawy te prawa im się zabiera. Mało tego, podstawowe prawo, o którym tu dzisiaj była mowa, a więc są pewne niezrozumienia, podstawowe prawo do działki zgodnie z artykułem 14, ono zostaje przez Trybunał uchylone. Artykuł 14 mówi, że działkowiec ma ustanowione prawo bezpłatnego, bezterminowego użytkownika działki przez PZD. Ten artykuł został przez Trybunał uchylony, a w związku z tym w momencie powstania nowej ustawy działkowcy prawo do swoich działek tracą. Musi po prostu powstać nowe uregulowanie prawno-gruntowe, czyli po prostu musi ogród się od nowa organizować. To nieprawda, tak jak tu dzisiaj powiedziano, że w ogrodzie może już tam coś się dziać. Nie, musi to uregulować nowa ustawa i zgodnie z nową ustawą ogród musi być organizowany od nowa, a przyszli użytkownicy, powtarzam, przyszli, bo ci obecni już nie będą użytkownikami, przyszli użytkownicy będą musieli nabywać od nowa prawa, czyli z nimi będzie nawiązywane prawo na zasadzie umowy cywilnoprawnej, albo to znaczy dzierżawa względnie prawo własności. Czy własności to znaczy, że działkę musi trzeba wykupić i wtedy właśnie właściciele mogą tworzyć wspólnotę ogrodową, ale tylko właściciele. Wspólnota ogrodowa nie może po prostu być dla użytkowników działek. To zgodnie to jest z ustawą o własności lokali. Zmiany tu rewolucyjne się zapowiadają. Jak to wpłynie na ogrody działkowe? Bezpośrednio może. To znaczy w tym momencie jesteśmy tak jakby zawieszeni w próżni. W Trybunale Konstytucyjnym i w ogóle robi się sąd nad związkiem. Natomiast próbuje się uspokajać poszczególnych użytkowników ogrodów działkowych, że jest wszystko w porządku, jest wszystko okej. Czy te niezakwestionowane zapisy w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych zostaną w nowej ustawie? Nikt z nas nie wie. Nikt z nas nie wie do końca także, jakie formy stowarzyszeń, zrzeszania się będą funkcjonowały. Czyli właściwie możemy powiedzieć, do czasu pojawienia się pierwszych projektów jesteśmy zawieszeni w próżni.
No nie ma jeszcze uzasadnienia tutaj pisemnego. Właściwie nie wiadomo, dlaczego zakwestionował Trybunał te przepisy. Może uzasadnienie tu dopiero w jakiś sposób rozwiąże, że tak powiem, intencje. No ja od momentu ogłoszenia wyroku przed Trybunałem Konstytucyjnym śledzę i stronę Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie ma. Naprawdę trudno się w niektórych momentach do tego odnieść. To, co mówił prezes Rzepiński, tak, prezes Trybunału Konstytucyjnego, to mówię, to jest sąd nad związkiem. Ale przecież nikt inny jak obecni, poprzedni posłowie taką ustawę przyklepali. A więc mówienie o monopolu, jeśli stworzyło się taki monopol, to trochę nie do końca tak. Najpierw trzeba się uderzyć w piersi. Stworzyliśmy jakiś knot prawny, który z punktu widzenia konstytucji nie utrzyma się i nie może dalej funkcjonować. W związku z powyższym musimy zrobić wszystko, by te milion ludzi, a w sumie z rodzinami, jak to, co niektórzy określają, 4 miliony, zaczęło czuć się spokojnie, co niektórzy mówią, jeszcze do lutego 2014 wytrzymamy, bo 18 miesięcy to mniej więcej ten czas. Jestem prezesem Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Zielona Dolina w Swarzędzu. A poprzednio? Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kwitnąca Dolina w Swarzędzu. Można powiedzieć, że w tej chwili tworzą Państwo jakby taki modelowy wzorzec, jak mają funkcjonować, powiedzmy, ogrody, przynajmniej tak z tej dyskusji dzisiejszej tutaj wynikało, kwestia statutu, kwestia organizacji, prawda? To znaczy, myśmy tego nie zakładali. Pisaliśmy statut sami i dla siebie. W związku z tym, tak akurat się zdarzyło, że ten statut był bardzo dobrze napisany, aczkolwiek każdy może napisać jeszcze lepszy. Uważamy, że to, co jest zapisane u nas w statucie, bardzo łatwo w tej chwili może być wykorzystane w nowej ustawie o rodzinnych, czy też o ogrodach działkowych, prawda? Niekoniecznie muszą być to już rodzinne, jeżeli chcemy, żeby ta gradacja była dokonana w ustawie, nowej ustawie. Im więcej osób, tym trudniej się dogadać. Jak to u Państwa było? Czy wszystko w jakiś taki sposób płynny przebiegało? Czy nie było protestów? Proszę Pana, w demokracji zawsze są protesty, bo taki jest charakter demokracji. Tym się różni od dyktatury, prawda? Że jedna osoba ma mądrość na władzę, a reszta musi słuchać. W demokracji jest inaczej. Natomiast jest to zdobycz, że tak powiem, cywilizacyjna, że większość ma rację, a większość zawsze można stworzyć. Czy takie spotkania są potrzebne? No myślę, że bardzo są potrzebne, bo widać tutaj różnice poglądów, nie? Także bardzo są potrzebne i myślę, że takich spotkań powinno być teraz w tych 18 miesiącach bardzo dużo, żeby robiąc ustawę, żeby po prostu nie popełnić błędów, żeby ta ustawa dla każdego człowieka, nie tylko dla określonej grupy ludności, prawda? To bardzo krótki okres czasu. No krótki, ale myślę, że można wypracować jakiś kompromis i można, bo już trochę ustaw było przygotowanych, także myślę, że każda partia, jeżeli przysłoży swój jakiś tam ustawę, myślę, że to jest jakiś kompromis do osiągnięcia, także nie ma problemów, myślę. Jest wszystko do zrobienia. A jak to wygląda w Grudziądzu? W Grudziądzu myślę, że nie powinno być źle, powinno być wszystko dobrze. Jeżeli to wszystko będzie działało normalnie, także myślę, że wszystko będzie po dobrej myśli, nie?